Myślę, że żadną odkrywczą rzeczą nie jest to, co za chwilkę powiem, a mianowicie to, że istnieją trzy główne hamulce, które stopują nas przed graniem w gry planszowe. Oczywiście, jeśli chcemy w nie zagrać, no bo jeśli nie chcemy, no to problemów nie mamy. Ale jeśli chcemy zagrać w gry planszowe, to trzy najczęściej pojawiające się problemy to czas, pieniądze. I oczywiście, ludzie, z którymi będziemy mogli sobie zagrać. I teraz, w zależności w jakiej sytuacji, drogi widzu, aktualnie jesteś, wydaje mi się, że tak wygląda Twoje podium. W zależności od tego, co jest Twoim aktualnym większym problemem, to podium może wyglądać trochę inaczej, ale chyba te trzy rzeczy na tym podium się znajdują. No i właśnie, ten odcinek ma Wam pomóc w tym, żeby rozwiązać jeden z tych problemów, mianowicie czas. Na ostatnim evencie, który organizowałem, a nie był to taki event konkretnie planszówkowy. Nie tylko to, co już mówiłem w poprzednim tygodniu, CD Action Expo, czyli wydarzenie około planszówkowe, to nie było, raczej gazeta komputerowa, plus temat gier komputerowych, plus inne pierdółki, które tam się znalazły. Planszówki były takim elementem na boku. Ale często, kiedy osoby różne do mnie podchodziły, które dopiero chciały coś zacząć, no to miały z tyłu głowy jedną rzecz, która na pewnym etapie, być może zainteresowania graniem planszowymi, została im wtłoczona, lub ewentualnie odbili się od tego, mianowicie odbili się od tego, że. Że gry planszowe uchodzą za takie, że żeby zacząć tam grać, to trzeba strasznie dużą instrukcję przeczytać i. Mi się nie chce tego robić, więc zajmę się innym e, hobby lub po prostu coś innego będę robił, ale gry planszowe to nie dla mnie. To są jakieś kuce z piwnicy, które tam czytają tony instrukcji i oni się będą tym bawić. No i żeby tutaj nie wybielać, no pewnie prawda jest trochę po środku. Doskonale wiemy, że istnieją gry, gdzie trzeba przeczytać dużą instrukcję, trzeba jeszcze tą instrukcję zrozumieć, zagrać z dwa razy, żeby mniej więcej być w połowie drogi, żeby dobrze grać. Ale są też takie gry planszowe, które są duże, ciekawe, nawet rozbudowane, ale zaprojektowane z taką kulturą, że kiedy bierzemy sobie tę instrukcję, ta instrukcja jest prosta, krótka, po chwili możemy sobie już w tę grę zagrać i nie mamy poczucia, że mamy do czynienia z czymś totalnie infantylnym, ale z czymś ciekawym, zajmującym i mamy po samej grze taką dużą satysfakcję, że zagraliśmy w coś, Ciekawego i to nie było banalne. I właśnie, drogi widzu, o takich grach dzisiaj będę mówił. Zapraszam. Gry walker placementowe zazwyczaj kojarzą się z tym, że, no właśnie, mamy taką dużą instrukcję i matko Boska, kto w to gra. No ale jest kilka takich chlubnych wyjątków, do których zalicza się na przykład gra pod Kailus, Cailus, chyba tak to się czyta, dla dwóch do pięciu graczy, w której to przenosimy się tym razem do Francji i naszym zadaniem będzie rozbudowanie zamku, bla, bla, bla. Tak naprawdę cały ten klimat można byłoby sobie zamienić na cokolwiek, no bo w dużej części takie gry walker placementowe są, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wzięli tego swojego robotnika, Przenieśli na planszę i żeby no, rozbudowywać sobie albo planszę, albo coś, co mam przed sobą, żeby zwiększyć możliwości, które będę wprowadzał do gry. No i w przypadku Krajusa mamy tutaj planszę, no i będziemy rozbudowali tą planszę, ponieważ mamy taką drogę, którą będziemy ubogacać kolejnymi budynkami i będziemy tutaj zwiększać e, możliwości, rzeczy, które będziemy w trakcie gry wykonywali i po prostu e, będziemy sobie trzepali punkty w tak zwanym międzyczasie. Żeby nauczyć się grać w tę grę, to żeby być z Wami. Totalnie szczerym. Mamy pół strony przygotowania do rozgrywki. Do tego wszystkiego mamy cztery strony, żeby nauczyć się grać. To jest naprawdę niewiele. Dodatkowo, że te cztery strony poprzerywane są różnymi przykładami, dzięki którym lepiej ogarniemy sobie grę i właściwie tyle, co musimy czytać. Ewentualne kolejne rzeczy, czyli jak coś działa, czy moduły, które chcemy sobie dorzucić do gry, możemy sobie przeczytać. Później, ale żeby zacząć grać w stylusa, nie musimy przeczytać tylko cztery strony. Bardzo serdecznie polecam ten tytuł. Muszę powiedzieć, że jest to mój ulubiony wydawca gier planszowych. I nie wiem, czy tylko mój. Chłopaki też bardzo lubią, ale nie będę się wypowiadał za nich, czy jest ich to ulubiony wydawca. Na pewno jeden z bardziej ulubionych. I teraz wiecie: CGE ma to do siebie, że czasami wypuszcza jakąś grę, gdzie starają się pomieszać, nie wiem, tematykę, mechanikę czy parę mechanik, i właściwie nic ma z tego nie wyjść, przynajmniej innym wy nie wyszło. A im zazwyczaj wychodzi, czasami im też nie wyjdzie, ale zazwyczaj im wychodzi. Czy przy adrenalinie to wyszło? Zdania są podzielone. Słuchajcie, Adrenalina, jest to tytuł, w którym naszym zadaniem jest wcielić się w jakoś postać. Yy, no, odzwierciedlać ma gra takiego dynamicznego FPS-a. Czy to robi? Oczywiście, że nie. Ponieważ w FPS-ie tutaj, wiecie, latamy, tu strzelamy, tu dumy, tu kłejki. -y. Sorry za takie drewniane gry, ale ja się zatrzymałem na pewnym etapie rozwoju gier komputerowych strzelankowych i yy, miało to oddawać takiego dynamicznego FPS-a. Yy, no, przy grze planszowej tego rodzaju, no nie da rady tego zrobić, ale mamy tutaj, wiecie, motyw naszej postaci, rozwoju, zdobywamy sobie jakieś Bronie, tu dostajemy jakieś strzała. Możemy sobie grać w teamach, możemy zagrać w różne tryby rozgrywki, więc rzeczywiście gra próbuje i ja za każdym razem w tej grze bawię się dobrze. Bo to wiecie, tu zawinkla strzelam, tu się się kryje, tu flankuję, tu mam nową broń, tutaj ci zaraz wpakuję. No jest to bardzo przyjemne. Może niekoniecznie z tego opisu familijny tytuł, ale żeby się nauczyć grać w tę grę, to trzeba sobie przydać pięć stron, plus jeszcze połowa strony na przygotowanie i pyk i możemy sobie zagrać w adrenalinę. A strony jak zwykle przepełnione przykładami są. Żebyśmy nieco lepiej to wszystko ogarnęli. Bardzo dobry, przyjemny tytuł, który no jest od trzech e, graczy, więc ten problem ha, kapitału ludzkiego czasami może w tej grze występować, no bo większość e, osób, które gra w gry, szuka tytułów na dwie osoby lub chce, żeby te gry miały największe takie, wiecie, rozszerzenie od jednego do pięciu graczy, no to jest gra, która została zaprojektowana kiedyś, kiedy takiej jeszcze mody nie było. Teraz, kiedy by ją projektowali, pewnie byłaby od jednego do pięciu graczy. No teraz tak jest. Wcześniej od trzech do pięciu i tyle. Więc trzeba sobie znaleźć dwójkę przyjaciół. A jeśli mielibyście taką okazję, żeby zagrać sobie w grę Deliver, to serdecznie wam polecam. Dlaczego mówię, że jeśli mielibyście taką okazję? Ponieważ no nie jest to tytuł powszechnie dostępny. Jest to tytuł, który możemy sobie kupić tam na OLX-ach czy Allegro czy gdziekolwiek, aczkolwiek nie jest to już tytuł, który chyba w sprzedaży jest cały czas, więc pozostają nam egzemplarze z drugiej ręki. To jest naprawdę bardzo ciekawy tytuł, w którym mamy tak klarownie piękno wszystko wytłumaczone na czterech stronach plus jeszcze tam nie wiem pół strony jak przygotować się roz Grywkę, gdzie dowiadujemy się, że mamy tytułową rzekę, na tej tytułowej tu rzece będą statki, te statki będą dostarczały nam surowce, które będziemy przeznaczali na rozbudowę naszej posiadłości. Ta nasza posiadłość będzie kwitła do pewnego momentu. Jesteśmy ograniczeni czasowo, lub ewentualnie gra poza czasem może nas odciąć, ale może nas odciąć również szybkie działanie naszych przeciwników, gdzie po prostu gra się skończy, no i wtedy sprawdzamy i porównujemy, jak te nasze posiadłości wyglądają. Ten gracz, który będzie miał więcej punktów, zostaje zwycięzcą. Wiecie, jest to taka gra, którą jak dawno, dawno temu zagrałem z moją żoną, to po tej grze moja żona miała taki bardzo fajny komentarz. Tak stwierdziła: O, Piotrek, ta gra była taka ładna, ciekawa. Prosta? Zagrałabym w to jeszcze raz. No właśnie, ponieważ ta gra miała bardzo proste, intuicyjne zasady, ale no to dla mnie bardzo ważne jest w tych grach, że proste zasady nie przekładały się na infantylność i było tutaj coś do pokombinowania. Ta gra była też w miarę regrywalna. Naprawdę bardzo ładnie, ciekawie wydany tytuł. Jak mielibyście okazję gdzieś tam sobie w tę grę zagrać albo kupić, to naprawdę czyste sumienie jak zwykle mam i mogę to polecić. Powrót tej gry po jakimś czasie na polski rynek był dla mnie pewnym zaskoczeniem, ale jak się chyba okazało strzałem w dziesiątkę wydawnictwa Lucky Duck Games. Otóż słuchajcie, El Grande, czyli gra wcale już nie taka młoda, gdzie można powiedzieć, no nie no Piotrze, przecież są różne inne, ciekawsze, lepiej zaprojektowane tytuły i w ogóle, no ale proszę, no nie bez powodu dzisiaj wydawcy bardzo często biorą jakiś tytuł, o którym już tam zapomnieliśmy, przerysowują go, wydają w innej formie, pyk i tak czy inaczej łykamy to jak pelikany, a tutaj bardzo proszę, postanowiono nie ubierać w jakieś takie nowe łaszki, mamić nas, że tutaj myśleliśmy bardzo długo i wydaliśmy nowy tytuł. Pff, nie. Mamy El Grande, było El Grande, wydaliśmy to jako El Grande, czyli gra, w której naszym zadaniem w tej area kontrolce będzie, no właśnie, mamy tu Hiszpanię i będziemy musieli, dzięki bardzo sprytnemu mechanizmowi akcji, będziemy musieli dobierać sobie karty, dzięki tym kartom będziemy wprowadzali nasze jednostki do poszczególnych regionów, albo będziemy wykonywali pewne Akcje, dzięki czemu w tych regionach nastąpi pewne przetasowanie naszych pioneczków, po czym odpala się punktacja w odpowiednich regionach, i w tych regionach po prostu będziemy zdobywali punkty. No i tak gramy do szczęśliwego końca gry. Muszę przyznać, że bardzo proste, logiczne to wszystko jest, ładnie to wytłumaczone. Taka prostota i elegancja, której bardzo często brakuje dzisiejszym grom, w tej grze zostało to zawarte i po prostu elegancką grą to jest. Bardzo, ale to bardzo się cieszyło. Że do tej gry powróciłem, bo grałem w nią hu-hu-hu, albo jeszcze i dłużej. A kiedy poszła mnie ta nowa wersja, to ta gra, no po prostu częściej na stole ląduje. Ten znaczek tutaj oznacza, że to jest w takiej mojej wypożyczalni, którą pożyczam, czy na eventach, czy moim patronom, więc też staram się, żeby ta gra była często grana, bo, no bo szkoda, żeby na półce była. Cyklady, czyli kolejna gra, której niekoniecznie uświadczycie aktualnie na rynku, ale ta gra spodobała się tak bardzo i tak bardzo mocno gracze czekali, co na szczęście spotkało się z ich zainteresowaniem na Kickstarterze, ponieważ ta gra jakiś czas temu tą kampanię miała. Ponad milion euro zebrali, ponad 10 tysięcy osób tę grę wsparło. Nie tylko ta będzie podstawka, ale również dodatki napchają. Taka gra, gdzie po sześciu stronach dostajemy taki, no, lekki powiew gry wojennej, ponieważ takiej bardziej Strategicznej, ponieważ dostajemy planszę dostosowaną do liczby graczy, tu na dwóch, tu na trzech, tu na więcej, w której będziemy się tłukli w klimatach starożytnej Grecji, podlanej oczywiście mitologią grecką. Więc będziemy mieli ciekawy system licytacyjny, gdzie możemy zabiegać o wpływy bogów, będziemy mogli mieć różnego rodzaju stwory z tej mitologii, które będą nas wspierać, albo czasami będą nam przeszkadzać. No i oczywiście będziemy się lać, i wszystko po to, żeby mieć zbudowane, ogarnięte dwie metropolie, które będą nasze i to jest naprawdę dobre i tak jak powiedziałem, na sześciu stronach wytłumaczone tak więc nic dziwnego, że na Kickstarter to powędrowało i znowu tutaj nikt nas nie mami, że będziemy mieli jakieś czupy fantastyczne, nawet nie wiecie ile takich tytułów jest, które udają coś, czym nie są tylko są po prostu odgrzanymi kotletami a my jak głąby dajemy się na to nabierać a tutaj rzeczywiście stwierdzono, że dobra jest dobra marka no to nie ma z czego ukrywać, ponieważ no, dobra marka będzie reklamowała dobrą grę, którą cyklady bez wątpienia są i super, że będzie w tej nowej wersji. E, polska wersja, tam też można było sobie wybrać polską wersję i też będzie można grać w naszym języku. To bijemy rekord, ponieważ teraz mamy grę, która daje nam już naprawdę sporo możliwości kombinowania, a będzie to gra, którą możemy sobie ograć w momencie, kiedy przeczytamy trzy, nawet niepełne, trzy strony instrukcji. Trzy strony instrukcji. Dostajemy grę, w której będziemy składali sobie witraże. No bo dlaczego nie? Mamy sobie takie piękne, fajne, przezroczyste kosteczki, którymi będziemy sobie turlać i będziemy wkładać sobie w te nasze witraże i będziemy oczywiście musieli przestrzegać pewnych reguł, które się będą pojawiać, jak również rzeczy, które mamy już opisane w zasadach, czyli wiecie, tu kosteczka może byłoby takiej, tu nie ten kolor, tutaj nie ta liczba, czyli po prostu będziemy musieli kombinować, jak to wszystko powkładać, żeby jak najlepiej wyszło i żebyśmy po prostu wygrali grę. Bardzo przyjemny tytuł, do którego zostały wydane takie malutkie dodatki, co też świadczy o popularności tego tytułu, które będą wprowadzały jeszcze większą kombinatorykę i jeszcze więcej, będziemy mogli sobie przy tych witarażach majstrować. Sagrada, jeden z ciekawszych, także takich abstrakcyjnych tytułów, który e, chyba mocno na rynku w pewnym momencie. Konkurował z Azulem, nie wiem czy to dzisiaj konkuruje, ponieważ to były takie gry. Tutaj układasz sobie płytki, a tutaj sobie układasz witraże. Tylko, że Sagrada, w mojej opinii, prostsza gra, ale tak samo daje całą gamę możliwości układania tych witraży. Nie to, żeby Azul był zły, żebyście się teraz Azulowcy na mnie nie rzucali, tylko po prostu mówię o grach, które mają krótkie instrukcje i sporo można pokombinować. I taką Sagrada jest. Na koniec zostawiłem sobie królową gier strategicznych. Gra, która by tutaj się nie pokazała, świadczyłaby o tym, że ten materiał jest niepełny. Mowa tutaj o grze potem Concordia, która się przede mną nie znajduje, z tego powodu, że aktualnie jest w wypożyczeniu. Concordia jest to tytuł, który przynosi nas do starożytnego Rzymu, więc ja oczywiście od razu mam banan na twarzy. I jest to tytuł, który jest tak totalnie, dziecinnie prosty, gdzie po prostu masz kartę, wyłóż kartę, zrób to, co jest na karcie i dawaj, podajemy dalej. Dostajemy taką mapę, i dosyć regrywalny system przygotowania do gry, w trakcie którego będziemy troszeczkę inaczej rozmieszczali pewne komponenty, które na tą regrywalność wpływają. Sama gra polega na tym, że mamy talię początkową, którą będziemy sobie ubogacać w trakcie, ale to nie jest taki, wiecie, czysto rasowy dychbilnik, raczej fragmenty tej mechaniki zostały do tej gry dorzucone. I teraz, w momencie, kiedy mamy sobie kartę, zagrywam, dzięki temu zdobywam kolejne rzeczy, mogę pobierać surowce z prowincji, dzięki czemu rozbudowuje swoje, że powiem, mini imperium w Imperium Rzymskim, stawią sobie domeczki, no i tak do pewnego momentu, aż gra się nie skończy, czyli skończą się karty do dobierania, albo jeden z graczy wywali wszystkie swoje domki. No i nie powiedziałem nic o punktacji, dlaczego? Ponieważ punktacja to jest taki ostatni element, którego nie będziemy śledzili w trakcie rozgrywki. Tu nie ma jakiegoś takiego toru, którym będziemy śledzili sobie grę, tylko po prostu będziemy mieli kartę, liczbę kart odpowiedniego koloru, która stanowi mnożnik punktów Zapewniany przez daną kartę. Tak, może ja to bardzo mocno zawoalowałem, ponieważ jest bodajże 23. i trochę mi już umysł szwankuje, ale jest to system, który jest też ciekawy prosty, jak do tego podejdziemy czytając instrukcję i bardzo łatwo to opanujemy, a będziemy się kapitalnie bawić. Są zmienne mapy, są dodatki do tej gry i jest ta gra cały czas w wersji europejskiej. Można sobie tę grę kupić, czyli tam są różne języki dopakowane. Polską instrukcję możemy sobie ściągnąć z netu i za bodajże chyba około 180 zł w planszomanii widziałem ten tytuł, chyba najtaniej na rynku. Jak nie, to mnie poprawcie, piszcie oczywiście w komentarzach. I cały czas ta gra dostępna jest, gdyż chyba polski Wydawca stwierdził, że no już tej gry nie będziemy dalej wydawać, chociaż coś gdzieś widziałem, że chyba zamierzają ponownie. No nie wiem, ale tak czy inaczej, cały czas Konkordie możemy sobie kupić i możemy się tą grą bawić. I bardzo Wam mocno tę grę polecam. Jak również wszystkie inne tytuły, które tutaj wymieniłem. Jeśli ty, drogi widzu, widziałbyś jeszcze jakąś ciekawą grę, która ma niewiele stron instrukcji, Concordia ma chyba tutaj dwie, e, która to gra e, no, powinna się znaleźć w tym zestawieniu, piszcie komentarze. Na pewno masa ludzi szuka i e, korzysta z tego rodzaju opisów, które dają im wiedzę o grach planszowych, których e, no, do poznania nie trzeba czytać, nie wiem, 20, 30, 40 stron i po prostu w tej grach W nieinfantylny sposób możemy się bawić. Tak więc takich gier pięknie zaprojektowanych wszystkim Wam serdecznie życzę. Te inne gry też są fajne, ale wiadomo, nie, trzeba od czegoś zacząć. Lub po prostu czasami w pewnym etapie swojego życia możemy mieć mniej czasu. Ja kiedy moje dzieci tam podrastały, to ja takie gry, o boże, jak ja takie gry kochałem. Zresztą teraz też. I dlatego Wam o tych grach teraz mówię. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hey.